Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa powitać na pierwszym w 2022 roku spotkaniu z cyklu Archiwalne Środy w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, cyklu, w ramach którego krakowscy archiwiści, prezentując wyniki swoich badań, przybliżają wiedzę o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Nazywam się Rafał Dyrcz, mam zaszczyt kierować pracami Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie i poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, warto zauważyć, że dzisiejsze spotkanie ma charakter wyjątkowy. Odbywa się w przededniu 117. rocznicy urodzin Stanisława Mierzwy, polityka i działacza niepodległościowego, twórcy niezwykłej kolekcji fotografii obrazujących historię polskiego ruchu ludowego, która dziś znajduje się w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej. Wyjątkowość spotkania podkreśla obecność znakomitych gości. Chciałbym powitać pana doktora Mateusza Szpytmę, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, badacza i autora licznych publikacji poświęconych historii polskiego ruchu ludowego, między innymi redaktora tomu poświęconego Stanisławowi Mierzwie, tomu będącego pokłosiem konferencji, która odbyła się w Krakowie w 2010 roku w 25. rocznicę śmierci tak wybitnego przedstawiciela, tego wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego. Panią Marzenę Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, pomysłodawczynię oraz promotor projektu Archiwum Pełne Pamięci, w ramach którego Instytut Pamięci Narodowej gromadzi i udostępnia takie skarby polskiej historii, jak na przykład kolekcja Stanisława Mierzwy. W ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci ukazała się publikacja, aby każdy okruch historii został uratowany, w której artykuł poświęcony kolekcji zdjęć Stanisława Mierzwy opublikował pan Radosław Kurek. Główny specjalista w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, pan Radosław Kurek, zaprezentuje dzisiaj informacje nie tylko o samej kolekcji, ale i o procesie jej przejmowania i opracowywania. Chciałbym powitać naszego gościa specjalnego, pana doktora Wojciecha Mierzwę, syna Stanisława Mierzwy. Pan doktor nie tylko przekazał do zasobu Instytutu Pamięci Narodowej kolekcję ojca, ale i osobiście zaangażował się w opracowywanie zdjęć, służąc krakowskim archiwistom swoją wyjątkowo cenną wiedzą. Chciałbym też powitać wśród zgromadzonych dzisiaj gości prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Andrzeja Kosiniaka-Kamysza. Proszę pana prezesa Mateusza Szpytmę o przybliżenie roli i znaczenia Stanisława Mierzwy w historii polskiego ruchu ludowego. Szanowna rodzino Stanisława Mierzwy na czele z synem Wojciechem i synową. Szanowny panie prezesie, tutaj reprezentujący ruch ludowy. Szanowni państwo, szanowni widzowie. Spotykamy się tutaj dzisiaj, tak jak pan naczelnik kierujący krakowskim oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej powiedział, w przeddzień 117. rocznicy urodzin Stanisława Mierzwy. Spotykamy się w związku z kolekcją, którą rodzina przekazała. Będzie o tym mowa później. Ja powiem kilka słów o tej wybitnej postaci. Właściwie powiem, że w moim subiektywnym oczywiście odczuciu Stanisław Mierzwa był najwybitniejszym politykiem ruchu ludowego w Polsce ludowej, nieludowej, właśnie bardziej nieludowej, ale w tej Polsce po roku 1945. Oczywiście najważniejszy, mimo krótkiego pobytu w Polsce w latach 1945-1947 był, jest Stanisław Mikołajczyk, ale ten czas, jaki przeżył Stanisław Mierzwa po 1945 roku, jego rola, o której chwilę powiem, no, stawia go w rzędzie jednym z najważniejszych polityków niezależnych po wojnie, a na pewno, jak wspomniałem, jest dla mnie osobiście najwybitniejszym politykiem ruchu ludowego. No, urodził się w
Biskupicach Radłowskich w 1905 roku. Pierwotnie miał być księdzem, ale zrezygnował z seminarium duchownego i został studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa, który ukończył. Jego taki zawód, który wykonywał później, no to było adwokatura i bardzo często był nazywany, zwracano się do niego najczęściej panie mecenasie. I właściwie bardzo szybko, będąc na tym uniwersytecie, włączył się w działalność polityczną. I gdyby mówić, wymieniać wszystkie jego funkcje, wszystko, czym się zajmował, to byśmy tutaj musieli siedzieć bardzo długo. Mówi o tym, ja chciałbym tutaj Państwa odesłać nie tylko do tej książki, o której wspomniał Pan Naczelnik, którą wydał Instytut Pamięci Narodowej, ale także do książki Pani Profesor Aliny Fitowej i Stanisław Mierzwa Słomka i do książki Bolesława Derenia, Krakowscy Konfederaci. Tam można te wszystkie szczegóły znaleźć. Ja tylko mówię bardzo w taki sposób wybiórczo, zwrócę uwagę na to, że bardzo szybko, w młodym wieku stał się działaczem o dużym formacie i liczącym się nie tylko w Krakowie, bo on już jako 20-parolatek liczył się w Krakowie i w Małopolsce. Był, jak wspomniałem, w Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej, później był Wici, kierował przez długi czas Wici. I ta droga, którą wybrał wtedy, już została z nim do końca, bo w roku 1932 został członkiem Stronnictwa Ludowego. I musimy wtedy pamiętać, że ten czas był dla ruchu ludowego niezwykle trudny, więc ten wybór musiał być bardzo świadomy, że wybrał to stronnictwo polityczne, które było można powiedzieć znienawidzone przez autorytarne władze sanacyjne, które walczyły na różne sposoby z nim, chociaż było zjednoczone od roku, było jedno stronnictwo ludowe poważne, więc to było wielkie osiągnięcie, ale jednocześnie w tym samym czasie Witos, czyli lider niekwestionowany, był więziony i był skazywany w procesie brzeskim, więc został działaczem tego ruchu ludowego w takim bardzo trudnym czasie i bardzo szybko awansował i w tych strukturach regionalnych. Ten region wtedy ruchu ludowego krakowski to był od Katowic aż po Tarnopol i Stanisławu, to był wielki zarząd okręgu. No i też w Polsce, więc bardzo szybko, mimo że pierwotnie był sceptycznie nastawiony do Wincentego Witosa, to stał się bardzo szybko jego bliskim współpracownikiem i niezwykle mu oddanym człowiekiem. Nawet wtedy, gdy ten wyemigrował, to do niego jeździł w różnych sprawach za granicę czeską. Współpracował z Maciejem Ratajem, wybitnym działaczem ruchu ludowego, dwukrotnym pełniącym obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. No i tak potem zastała go wojna. Wojna to znowu czas jakby takiego podjęcia dodatkowych obowiązków, takich, że wszedł w skład już zupełnie ścisłego kierownictwa okręgowego, kierownictwa ruchu ludowego. Tutaj współtworzył to podziemie ludowe, później był współtwórcą batalionów chłopskich i też wszedł w skład Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. Nawet kiedy groziło mu aresztowanie ze strony Gestapo, to przeniósł się do Warszawy, w której zastało go Powstanie Warszawskie. No, był dosyć krytycznie nastawiony do tego, do powstania. Udało mu się przeżyć, przeszedł przez Pruszków, uciekł z tego Pruszkowa, z tego obozu przejściowego i znowu wrócił do stronnictwa. A jednocześnie zauważono coraz bardziej, jak był cenny i wszedł po raz pierwszy i ostatni w życiu
do władz państwowych polskich. Mianowicie, i to jakich ważnych, bo stał się jednym z dwóch członków z ramienia Ruchu Ludowego Rady Jedności Narodowej, więc niezwykle istotnej części polskiego państwa podziemnego. I to zaskutkowało tym, że został później, poszedł na spotkanie z Sowietami, to na które poszli także wszyscy, prawie wszyscy ważni przywódcy polskiego państwa podziemnego, i został aresztowany i był sądzony w tak zwanym procesie 16, więc kolej wchodzi na do tej historii takiej ogólnonarodowej, nie tylko historii Ruchu Ludowego jako wybitny działacz, ale także do historii Polski. I został skazany w tym procesie. Wyrok był nieduży, pewnie dlatego, że w tym samym czasie Mikołajczyk negocjował ze Stalinem utworzenie tymczasowego rządu jedności narodowej, więc te wyroki dla ludowców i tych działaczy politycznych niektórych były niskie, dla niektórych były wyrokami śmierci, tak jak dla Leopolda Okolickiego. No i szybko wrócił z tej Moskwy i wrzucił się w wir pracy politycznej. Jedyną opozycją polityczną dopuszczalną przez komunistów i przez, można powiedzieć, aliantów, to było Polskie Stronnictwo Ludowe, nie licząc Stronnictwa Pracy, które było bardzo słabe. I odgrywał w tym stronnictwie niezwykle ważną rolę, był zastępcą sekretarza generalnego. Nie lubią się osobiście, trzeba powiedzieć, ze Stanisławem Mikołajczykiem. To nie pałali do siebie miłością, on był jakby... Mierza był z tego nurtu Witosowskiego i Mikołajczyk to była jednak inna, jakby troszkę można powiedzieć, frakcja, ale był bardzo lojalny. To był zupełnie to, że tam między nimi nie było najlepiej osobiście, to nie miało w ogóle wpływu na oddanie tej działalności. I organizował tu w Małopolsce i w Polsce to stronnictwo. Był na tyle groźnym człowiekiem, że znowu wkrótce został aresztowany. Mimo tego, że był już po jednym procesie moskiewskim, to we wrześniu 1946 roku znowu został aresztowany i uniemożliwiono mu wybór na posła, chociaż został wybrany. Właściwie tak trochę dywagując, to on trzykrotnie mógł zostać posłem w swoim życiu i ani raz to się nie stało. Po prostu zawsze były jakieś przeciwdziałania, zawsze były jakieś z tym problemy, więc w żadnym parlamencie oprócz Rady Jedności Narodowej nigdy nie zasiadał. Proces był głośny, jest dużo literatury na ten temat, sporo by mówić, stał się takim powodem do tego, ten proces sfingowany, żeby zupełnie Polskie Stronnictwo Ludowe zniszczyć. To się stało wkrótce po procesie. Mikołajczyk opuścił kraj, no a Mierzwa został w więzieniu. Zostawił żonę, przecież zostawił, komuniści do tego doprowadzili, że została żona, została gromadka dzieci, czwórka, tak, w tym dopiero co urodzony siedzący tutaj Wojciech, więc straszne rzeczy. I odsiedział swoje, bo wyszedł dopiero w 1953, pisał, że zwolniono go. Ciekawe, coś jakiś mają wobec interes, skoro nie zwalniają z więzienia. Jakiś mają interes, bo tak naprawdę to powinien siedzieć do 1956, bo dostał 10 lat. I rzeczywiście mieli interes taki, że wkrótce się do niego zgłosili przedstawiciele władzy, bo go chcieli namówić do takiej współpracy, nie mówię o agenturalnej, tylko do współpracy politycznej. Między innymi chcieli, żeby nawoływał, był jednym z tych, który nawołuje Polaków, którzy są za granicą, że tu następuje normalizacja, żeby wszyscy do Polski wracali. On się na to nie dał nabrać, nigdy takiego głosu swojego nie udzielił. I ten talent, który by w demokratycznej Polsce jakby rozkwitł, on byłby, naprawdę byłby
jednym z najważniejszych polityków w ogóle, nie tylko Ruchu Ludowego, no musiał jakby się w czym innym realizować. On po prostu nie miał możliwości takiego działania, więc to jest niesamowite, że on znalazł dla siebie idealne miejsce, dlatego że stał się liderem tego środowiska niezależnych ludowców, tych, którzy nie poszli w 1947 czy 1949 na polityczną współpracę i stał się takim kustoszem pamięci Wincentego Witosa. My sobie, szanowni państwo, nawet dzisiaj nie uzmysławiamy, że ile rzeczy dzieje się dzięki niemu. Bo te zaduszki witosowe, które się odbywają teraz każdego roku, to są przez niego zapoczątkowane. Te tablice, które są w różnych miejscach Wincentego Witosa, na Wawelu, w Wierzchosławicach, w Tarnowie i miał udział także w tym pomniku w Warszawie, to są wszystko jego dzieła, pod których nie mógł się podpisać, po prostu nie wolno było, bo był na indeksie bardzo długo. Jednocześnie cały czas był adwokatem, był takim integratorem środowiska, że zawsze przy tym grobie miał możliwość powiedzenia paru rzeczy, paru ważnych, istotnych, bieżących spraw, bo tak się działo w jego przypadku, że no, ta cenzura na cmentarzu nie obowiązywała. I akurat jego wszystkie poważne wystąpienia, jakie miał w swoim życiu po zwolnieniu z więzienia, miały miejsce na cmentarzach. I one się odbywały przy pogrzebach kolejnych osób, kolejnych bechowców, kolejnych działaczy Ruchu Ludowego. Pisał do wszystkich też i listy, które są niezwykle takim też świadectwem czasu. I tych aspektów, o których można by jeszcze mówić, jest bardzo wiele. Ja na przykład bardzo niewiele wiem o nim, chociaż zajmowałem się jego postacią. Ja go właściwie nie znam jako adwokata. Nie mogę o nim wiele powiedzieć. Oprócz tego, że gdy przeczytałem wiele z jego zapisków, to widziałem w nich, jak wielu osobom pomagał nieodpłatnie. To jest niesamowita taka jego rola, taka jakby to dzisiaj powiedzieć, był taką niezależną jakby biurem porad prawnych dla chłopów i nie tylko. Przyjeżdżali do niego nie tylko z całej Małopolski, ale z szerszej okolicy. Non-stop wchodzili do domu, non-stop pytali się, nie wiem jak to rodzina w ogóle mogła znieść. Dzisiejszy, nie, bo to kiedyś było inaczej, u mnie w domu też, ja też się wywodzę ze wsi, to każdy przychodził, się wchodził, ale to dzisiaj to jest w ogóle niewyobrażalne, żeby to przychodziło kilkanaście czy kilkadziesiąt osób nieraz dziennie do domu, po prostu każdego trzeba było przyjąć, zrobić herbatę, pogadać, coś dla niego zrobić, więc tego było niesamowicie wiele i to jego życie zasługuje jeszcze raz na jakieś takie przejrzenie, bo to, co zrobiła pani profesor Fitowa, to, co myśmy zrobili w IPN-ie, to dotknęliśmy tylko jakby takiego fragmentu jego rzeczywistości. I dlatego ja tak zacząłem od tego, że uważam go za wybitnego, takiego najwybitniejszego przedstawiciela właśnie Ruchu Ludowego, bo mówię, jest tych aspektów tak wiele, no, że to jest naprawdę wielkie wyrazy uszanowania. Oczywiście są kwestie, nikt nie jest idealny. Ja też nie jestem historykiem, który jest bezkrytyczny. Też tam są rzeczy w jego życiorysie, o których dwóch powiem. Może jedna jest taka, że jedna rzecz to moi koledzy z IPN-u z Krakowa często mi mówią, że też są pełni atencji do niego, ale mają mu za złe Stanisławowi Mierzwie to jego odcięcie się od Franciszka Niepokulczyckiego i innych winowców na sali sądowej. Rzeczywiście wtedy taka może to nim kierowało to, że widział też w tym Franciszku Niepokulczyckim trochę przedstawiciela sanacyjnej władzy. To jednak trochę w nim się działo, bo on był człowiekiem, który pomagał tym ludziom, którzy byli represjonowani przez sanację, tym chłopom. I to, że
Później ta władza, która się nazywała ludową, posadziła go razem z przedstawicielami tej władzy, która ich próbowała spychać do narożnika, no to było może dla niego trudne. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, która do takiej dla mnie pełnej wybitności mi w nim brakuje, to to, że to środowisko malało z biegiem lat. Że ono nie umiało się odnawiać. I jest bardzo osób, które korzystało, chodziło, ale on nie ma takich swoich następców z prawdziwego zdarzenia, wychowanków. Tak jak on był wychowankiem w dużej mierze Wincentego Witosa, tak kogoś takiego, kto był takim jego wychowankiem, nie ma kogoś takiego. Więc to jest wielka strata, że czegoś takiego to nie nastąpiło. I dla mnie też jest wielkim taką zagadką, że on, który był, żył na przestrzeni bardzo wielu epok historycznych, że nie doczekał jeszcze jednej tej epoki. Brakło mu te 5 lat, 4 lata życia, żeby doczekać wolnej Polski. Jestem tak ciekaw bardzo, jak on by się zachowywał w tym końcu 80. lat, no ale na to sobie już nie odpowiem, może kiedyś się tam spotkamy w przyszłości, to pomówimy. I na koniec, bo już mówię długo bardzo, ale tak się rozgadałem, ale to jest mi osoba bardzo bliska, chociaż nigdy jej osobiście nie spotkałem, to muszę powiedzieć, że jeśli w przyszłości będzie mi dane wrócić do nauki i moi przełożeni nie znajdą mi takiej pracy, której nie będę mógł odmówić, to jako zadanie sobie zadam wtedy osobiście opublikowanie jego tych, nie nawet nie pamiętników, bo to jest kronika, jego kroniki. Ta kronika jest bardzo podobna do zapisków księdza kardynała Wyszyńskiego. To są takie promemoria Stanisława Mierzy, wypisane przez 9 lat. 7 tysięcy stron, tak? 7 tysięcy stron, proszę Państwa. To jest kopalnia wiedzy o ruchu ludowym. To jest kopalnia wiedzy o Krakowie. To jest kopalnia wiedzy o Małopolsce. Przeczytałem kilka roczników. To jest coś niesamowitego, więc odkrycie tej sylwetki jeszcze jest przed nami i dlatego dziękuję za ten etap, który mamy dzisiaj, za który jest odpowiedzialny i za to dziękuję bardzo Archiwum IPN-u i Centralnemu i Krakowskiemu. Dziękuję panu Radosławowi Kurkowi i także poprzedniczce, bo chyba pani Elżbieta Pietrzyk wcześniej obsługiwała pana Wojciecha, gdy się tym zajmowała. Także jestem bardzo wdzięczny za to dzisiejsze spotkanie i możliwość powiedzenia tych kilku słów. Bardzo dziękuję panie prezesie, bardzo dziękuję też za zapowiedź. Myślę, bardzo ciekawej i ważnej dla historyków zajmujących się ruchem ludowym w Polsce publikacji. Teraz chciałbym prosić panią dyrektor Marzenę Kruk o zaprezentowanie projektu Archiwum Pełne Pamięci oraz publikacji, która tutaj przed nami, aby każdy okruch historii został uratowany. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i zaszczytem, że mogę tutaj dzisiaj być i że mogę osobiście panu Wojciechowi i całej rodzinie podziękować za tę decyzję podzielenia się z Instytutem Pamięci Narodowej, a za naszym pośrednictwem z społeczeństwem, historią swojego ojca. Ta kolekcja jest wyjątkowa i niezwykła. Myślę, że więcej o tym będziemy słyszeli za chwilkę, więc nie będę się już do szczegółów odnosić, ale dla nas w Instytucie Pamięci Narodowej każdy taki dar jest naprawdę wyjątkowy. Do każdego podchodzimy indywidualnie i cały projekt Archiwum Pełne Pamięci właśnie zrodził się z takiej interakcji, z rozmów i ze spotkań, z obserwacji tego, co się dzieje w społeczeństwie, wśród rodzin, osób, których wydarzenia XX wieku tak bardzo dotknęły. To są takie osoby jak Stanisław Mierzwa, te wielkie, pierwszoplanowe, najważniejsze, które w pewnych fragmentach, w pewnych momentach kreowały historię, ale to są też osoby, które były na dalszym planie. To jest drugi, trzeci, piąty, dziesiąty szereg. To są osoby, które
czasem świadomą decyzję podejmowały i wchodziły w wir wielkiej historii, a to, czasem są to osoby, które przez ten wir były po prostu porywane. Ale wierzymy w Instytucie Pamięci Narodowej i dlatego powstał projekt Archiwum Pełne Pamięci. Wierzymy w to, że dopiero wtedy, kiedy będziemy w stanie dotknąć każdego z tych aspektów, tych pierwszoplanowych historii i tych, które są w dalekim planie, że dopiero wtedy będziemy mogli pokazać pełne, szerokie spektrum doświadczenia narodu polskiego, sumy doświadczeń narodu polskiego w XX wieku. Szanowni Państwo, to, żeby powstało Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, wymagało od ustawodawcy wielkiej odwagi. Nie będę tu mówić o historii, o kulisach, bo to nie temu jest dzisiaj poświęcone spotkanie. Myślę, że wielu z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, jak to była trudna i odważna też decyzja, jak wiele wysiłku trzeba było włożyć w to, żeby te materiały archiwalne, które stanowią zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, mogły trafić do szerokiego grona odbiorców. Ale z biegiem czasu, kiedy zaczęliśmy obserwować reakcje społeczne, reakcje badaczy, właściwie od samego początku, bo jeśli dobrze pamiętam, to już w lutym 2001 roku pierwsza prywatna kolekcja trafiła do zbiorów archiwalnych Instytutu, więc bardzo szybko pojawiły się osoby, które uznały, że Instytut Pamięci Narodowej to jest to właściwe miejsce, w którym chcą, aby dokumenty związane z historią ich rodziny były przechowywane, że wreszcie powstała w pełni niezależna od władz państwowych instytucja, której te skarby, które do tej pory przechowywali w domu, mogą powierzyć. I z biegiem czasu zauważyliśmy, że takich osób jest coraz więcej, że te dary prywatne są też niezwykle ważnym uzupełnieniem tego zasadniczego trzonu zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ one dopełniają, często też pokazują tę inną optykę, tę osobistą optykę, ale też to, bo dokumenty organów bezpieczeństwa państwa mają swój specyficzny charakter. Trzeba się nauczyć na nich pracować, trzeba się nauczyć je czytać, a te osobiste kolekcje, te dokumenty, które trafiają do nas od rodzin najczęściej, bo osoby, które je tworzyły albo których one dotyczyły, najczęściej odeszły, pokazują nam drugą stronę, pokazują ich zmagania, ich przeżycia, też dopełniają, pokazują ten wymiar osobisty często doświadczeń, które przeżywali. I zauważyliśmy też, że niestety coraz częściej dochodzi do takich sytuacji, w których zaczyna brakować tych rodzinnych, domowych czy nawet przyjacielskich kustoszy pamięci, tych spuścizn, tak pieczołowicie zbieranych przez ich właścicieli. Z wielkim niepokojem obserwowaliśmy narastające zjawisko wyrzucania dokumentów na śmietniki. Coraz częściej z całego świata pojawiały się sygnały, że likwiduje się dom, ktoś zmarł bezpotomnie, albo dzieci w ogóle poszły już w inną stronę, nie interesuje ich ta spuścizna, więc zróbcie coś, przyjedźcie, to są wybitne osoby, a czasem nawet niewybitne osoby, ale mają tak niesamowite zbiory, to nie może trafić na śmietnik. I właśnie dlatego, że obserwowaliśmy narastanie tego zjawiska, ale też coraz częściej, tak jak mówiłam, pojawiały się osoby, które dbały o te zbiory, tak jak pan Wojciech, tak jak wiele innych osób, ale uznały, że to jest ten moment, w którym można i trzeba podzielić się tym, co mamy w domu, ze społeczeństwem. Że trzeba o te zbiory zadbać na przyszłość. I dlatego powstał projekt Archiwum Pełne Pamięci. Ale projekt Archiwum Pełne Pamięci to nie jest tylko, jego zadaniem nie jest tylko zlokalizować te kolekcje i te zbiory. To nie jest tylko, jego ideą nie jest tylko zabezpieczenie tych zbiorów, tak, żeby przetrwały na następne pokolenia, ale jego ideą jest to, aby opowiadać historie zamknięte w tych materiałach archiwalnych.
Chcemy, aby fotografie, dokumenty, artefakty, często rodzinne pamiątki, sygnety, medale, to są przeróżne rzeczy, po prostu opowiedziały nam historię ich właścicieli. I w tym projekcie to robimy. I właściwie takim ucieleśnieniem tego całego zamysłu projektu Archiwum Pełne Pamięci jest ta publikacja, aby każdy okruch historii został uratowany. To nie jest pierwsze wydawnictwo, które związane jest z projektem Archiwum Pełne Pamięci, ponieważ już wcześniej został opublikowany album, który opowiadał historię dwojga młodych ludzi, wojenną historię stolarskich, Ewy i Jerzego, dwojga młodych ludzi, typowa historia, która jest związana z okresem II wojny światowej. Powstanie warszawskie, ślub w czasie powstania, potem polskie siły zbrojne na zachodzie, decydują się, trudna decyzja, ale decydują się wrócić do Polski. Zostają aresztowani, oboje są straszeni. Jerzemu mówią, że zabiją Ewę, Ewie, że zabiją Jerzego. On w tym czasie już nie żyje, ponieważ zaraził się, zresztą został celowo osadzony w celi z prądkującym współwięźniem. Umiera, ona się o tym przez długi czas w ogóle nie dowiaduje. Przez całe życie przechowywała pamiątki, przechowywała tę historię. Opowiedziała ją tylko raz w życiu swojej przyjaciółce, która się nią opiekowała. Powierzyła jej tę kolekcję i powiedziała, że żeby zadbać o pamięć Jurka. I ta przyjaciółka już po jej śmierci bardzo długo zastanawiała się, co zrobić z tymi dokumentami, gdzie przekazać te kolekcje, bo to nie tylko zdjęcia, nie tylko listy ich, ale też na przykład powstańcza opaska jedwabna, bardzo rzadka, tak rzadko takie opaski były, zasuszone kwiaty, które były prezentami od Jurka. No, szanowni Państwo, niesamowita rzecz, też wydaliśmy taki album, ale też niesamowita historia kolekcji Tadeusza Starzyńskiego, jednego z cichociemnych, który przed skokiem do Polski takie swoje najcenniejsze pamiątki, które udało mu się wywieźć z Polski, kiedy przechodził cały szlak ewakuacji. Udało mu się je ocalić i w tym sygnet rodowy, odznaki związane z jego służbą w policji, zapiski z okresu września 1939 i kolejnych miesięcy. I szanowni Państwo, coś, co kiedy brałam pierwszy raz do ręki, miałam wrażenie, drżały mi ręce, bo miałam wrażenie, że to jest połowa hostii. To były takie połowy okrągłego opłatka, jak się później okazało. I on każdą wigilię, której nie mógł spędzić z rodziną, połowę tego opłatka odkładał do koperty, na kopercie pisał datę. I to pudełko z tymi skarbami przed skokiem powierzył takiej rodzinie w Szkocji, z którą się zaprzyjaźnił. Oni go właściwie traktowali jak syna. On tam nie miał nikogo. Biegle znał angielski, jeszcze kilka innych języków, więc nie było tej bariery językowej. Ale wnuk tego jego przyjaciela, porządkując po dziadku mieszkanie, szafę, znalazł to niewielkie pudełeczko. W tamtym czasie w Szkocji Polaków było bardzo dużo i mówili do swojego kolegi: słuchaj, ty jesteś z Polski, mnie się wydaje, że to jest po polsku, ale nie jestem pewien. On to zobaczył, zadzwonił do nas, wtedy już w pełni działał projekt Archiwum Pełne Pamięci, po prostu nas wygooglał i znalazł. Rodzina przyjechała, przyleciała specjalnie, cała rodzina, ten wnuk, jego mama z Hiszpanii, gdzie mieszka, z mężem przyjechała. Ta mama pamiętała opowieści swojego taty, mama wnuka, a córka tego przyjaciela opowiedziała nam też tę historię. Więc to mówię o tym dlatego, że ten projekt to naprawdę nie jest tylko, chociaż już ta działalność jest czymś ważnym, to nie jest tylko kwestia uporządkowania, opisania, zadbania i zakonserwowania i zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń tych niezwykłych archiwaliów,
ale naszym zadaniem, i tak do tego podchodzimy, jest też opowiadanie tych historii o tych ludziach, bo to byli wyjątkowi i wspaniali ludzie. I ta książka jest też taką próbą opowiedzenia kilkudziesięciu historii, ponieważ prawie każda, właściwie każda, każdy dar, który do nas trafia, zasługuje na to, żeby być opowiedzianym. W książce znajdą Państwo 45 artykułów, króciusieńkich, bo też nie chcieliśmy za bardzo przeładowywać. Na pewno będą okazje, żeby wiele z tych kolekcji jeszcze opowiadać i o wielu, wielu kontynuować tę opowieść wielu. One są przeróżne, związane są z I wojną światową, z II wojną światową, z okresem Solidarności, z całym okresem epoki stalinowskiej. Dotyczą Polaków mieszkających w Polsce, ale i tych rozsianych po całym świecie. Są też opisane kolekcje, które użyję sformułowań archiwalnych, ale nie do końca będzie to właściwe, których wytwórcami nie są Polacy. To są dokumenty wytworzone na przykład przez Juliana Bryana, słynna i znana kolekcja fotografii Juliana Bryana, chociażby z września 1939. Ale jest w tej książce kilka, o ile dobrze pamiętam, trzy artykuły opowiadają o darach, które trafiły do nas z różnych zakątków, ale dokumenty są wytworzone przez władze okupacyjne bądź indywidualne osoby, przez żołnierzy armii niemieckiej. Niezwykła też, myślę, historia zasługująca chociażby na odnotowanie. Jeden z takich darów to potomek żołnierza Wehrmachtu. Żołnierza, który zwyczajnie w Polsce rabował, zabierał ze sobą pamiątki, ale też wytwarzał mnóstwo fotografii. Miał aparat, lubił fotografować, robił te fotografie. W tej kolekcji, nazywamy ją kolekcją Gauera, bo tak się nazywał ten człowiek, jest fotografia majora Hubala, już pośmiertna fotografia majora Hubala, inna niż ta, którą znaliśmy. Mnóstwo fotografii z okresu wojny z rejonu Spały. Oczywiście żołnierze niemieccy odpoczywający, nie ma ich przy pracy, przepraszam za takie sformułowanie, bardziej wypoczywający i podziwiający piękno Polski. Ale ta historia ma też drugą część, ponieważ w jego domu, w domu tego człowieka, od jego dzieciństwa wisiał obraz, zabytek sztuki, który on sam poszukał, dowiedział się, co to za obraz. Okazało się, że to obraz ukradziony w czasie II wojny światowej w Polsce. On go zwrócił tutaj. To był takie jego rozliczenie się z przeszłością, zbrodniczą przeszłością ojca. I myślę, że to jest ważne, żeby też te historie opowiedzieć, bo może one będą asumptem i spowodują, że pójdą inni w jego ślady, bo wiemy, jak wiele jeszcze pamiątek z Polski, ważnych dzieł sztuki, pozostaje często w prywatnych rękach w domach niemieckich. Ale też album, taki propagandowy album niemiecki, który został wytworzony w czasie II wojny światowej, i o tym też tu opowiadamy w tym albumie. Bardzo ważna fotografia z Katynia, właściwie dla tego zdjęcia chociażby warto było ten album włączyć do naszego zasobu. W każdym artykule, każdemu z autorów, może jeden z autorów może to potwierdzić, daliśmy dość dużo swobody, chociaż prosiliśmy o to, żeby znalazły się te informacje, które będą mówiły z jednej strony o tym, kogo lub czego dotyczy kolekcja, ale też jakie były okoliczności jej przekazania, o samych darczyńcach. To było dla nas bardzo ważne i jest bardzo ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele często kosztuje darczyńców podzielenie się tymi zdjęciami, listami, pamiątkami z instytucją. Oddaje się często największe rodzinne skarby, powierza się je obcym ludziom, wierząc w to, że oni o to zadbają, więc
zdajemy sobie sprawę z tego, ile to kosztuje i dlatego chcieliśmy, żeby w tej książce, w tych artykułach wybrzmiała nasza wdzięczność i nasze podziękowanie, ponieważ no bez Państwa, zdaję sobie sprawę z tego często trudnej, ale odważnej decyzji, też uważam, że dobrej decyzji, ponieważ dzięki temu naprawdę kolejne pokolenia, my jesteśmy narodowym zasobem archiwalnym, wieczyście chronionym, więc już na zawsze te historie zamknięte w tych dokumentach pozostaną częścią tożsamości narodowej polskiej. I to chcieliśmy, żeby w tych artykułach było i praktycznie zawsze jest, no chyba, że nie znamy darczyńcy, bo są też takie osoby, które pieczołowicie, albo nie chcą, żebyśmy podawali ich dane. Pieczołowicie na przykład latami mamy takiego darczyńcę ze Stanów Zjednoczonych. Wiele, wiele lat poświęcił na to, żeby zbierać dokumenty dotyczące Polaków i ich losów. Zebrał ogromne ilości niesamowitych dokumentów. Absolutnie nie chce, żeby jego dane były. On uważa, że on jest nieważny, że ważni są ci ludzie, więc tutaj też to szanujemy. W każdym artykule staramy się opowiedzieć o osobach, które one dotyczą, bądź instytucjach, pokazać ich historię często tych instytucji, bo są też kolekcje opisane i takie kolekcje też do nas trafiają, właściwie całe archiwa i spuścizny instytucjonalne, chociażby po Sokole Polskim w Ameryce. Niesamowity dar, wspaniały, przebogaty i też znajdą Państwo ten artykuł w książce. Pewnie o samej książce można by jeszcze bardzo długo opowiadać i pewnie będzie jeszcze potem wiele okazji, bo chcemy szeroko o niej opowiedzieć, ale ta książka nie byłaby tak wyjątkowa, gdyby nie jej redaktorzy, którzy włożyli w to wiele serca. Pani Teresa Galewicz-Dołowa i pan Wojciech Kujawa. Pani Teresa Galewicz-Dołowa to tak naprawdę ona jest autorką pomysłu o projekcie i jej zespół są autorami pomysłu o projekcie Archiwum Pełne Pamięci. To oni do mnie z tym pomysłem przyszli i ja oczywiście od razu go podchwyciłam. Uważam, że wszyscy autorzy pod kierownictwem tych dwóch redaktorów wykonali naprawdę świetną pracę. Mam nadzieję, że to jest dopiero pierwsze tego typu wydawnictwo, będzie ich więcej, ale będziemy też z pewnością sięgać po inne formy tego, aby możliwości, jakie mamy, aby opowiadać historię z kolekcji. Chociażby niedawno wydaliśmy w formie albumowej Pamiętnik Basi, też niezwykła historia, ale już chyba nie mam czasu, więc może nie będę jej opowiadać. Ale jest już album, ale jest też audiobook. To jest dziewczynka, która zapisała całą swoją drogę z Wołynia przez nieludzką ziemię szlakiem Andersa. Jej wnuki nie mówią po polsku. Jej syn powiedział, damy to do Polski. Niedawno podjęliśmy decyzję, że przetłumaczymy to na angielski. Po to, żeby jej wnuki mogły to przeczytać, ale żeby też te historie mogli poznać koledzy wnuków. Oni żyją w Ameryce. A ta historia naprawdę sama się opowiada, więc raz jeszcze, panie Wojciechu, ogromnie dziękuję, wielki szacunek, kłaniam się nisko. Chciałam też podziękować całemu zespołowi, skorzystam z tego, archiwistów, którzy tak chętnie i z taką otwartością włączyli się w ten projekt i tym wszystkim, którzy o projekcie opowiadają, zapraszamy na naszą stronę. Tylko dzięki tej interakcji ten projekt będzie się rozwijał. A kolejne kolekcje, kolejne zbiory będą nie tylko zabezpieczone, ale zostaną też opowiedziane. I myślę, że na to możemy dać Państwu słowo, że my tu w Instytucie Pamięci Narodowej dołożymy wszelkich starań, aby te historie były opowiadane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Projekt Archiwum Pełne Pamięci to niewątpliwie wielkie wyzwanie, ale też wielkie zobowiązanie wobec pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, wobec Instytutu jako takiego. Bardzo proszę pana Radosława Kurka o zaprezentowanie informacji o kolekcji zdjęć Stanisława Mierzwy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym powiedzieć, że praca nad fotografiami z prywatnego archiwum Stanisława Mierzwy
przede wszystkim stanowiła dla mnie ogromną przyjemność jako dla archiwisty i historyka. Dlatego z jednej strony chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu Wojciechowi, że zdecydował się na przekazanie fotografii do Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast z drugiej strony chciałbym się podzielić z państwem paroma moimi uwagami dotyczącymi opracowania całego zbioru, czyli tym wszystkim, co dzieje się od momentu przekazania nam materiałów w nasze ręce do momentu ich udostępniania czytelnikowi, tudzież wykorzystania w publikacjach. Ale żeby to moje wystąpienie nie miało tylko takiego technicznego charakteru, to pozwoliłem sobie wzbogacić je o zdjęcia z życia i działalności pana Stanisława, najmocniej. I stąd właśnie na pierwszym slajdzie możemy widzieć chyba jedno z najbardziej, moim zdaniem, znanych fotografii Stanisława Mierzby z 1945 roku, kiedy przemawia on na Rynku Głównym w Krakowie podczas uroczystości pogrzebowych Wincentego Witosa. Szanowni Państwo, fotografie ze zbioru Stanisława Mierzby były do nas przekazywane w trzech transzach, z czego największe wyzwanie stanowiła dla nas ta pierwsza transza, największa, przekazana jeszcze w 2015 roku. Finalnie przekazano do nas niemal 1000 fotografii, czyli ogromna kolekcja obrazująca historię ruchu ludowego od lat 20. do przełomu lat 80. i 90. XX stulecia, a więc ogromna praca. Tutaj nawet przed wystąpieniem rozmawiałem z panem Wojciechem Mierzwą, że dostałem na biurko ogromny zbiór 1000 fotografii, z których no, opisy miało tak 20% i trzeba było sobie z tym jakoś radzić. Okazało się to niesamowitą przygodą dla mnie jako historyka i archiwisty. Historyka, który tak naprawdę wcześniej z historią ruchu ludowego miał o tyle wspólne punkty, jeżeli chodzi o moje inne zainteresowania badawcze, więc było to też dla mnie odkrycie zupełnie nowych rzeczy. Na tym slajdzie możemy zobaczyć oczywiście Stanisława Mierzbę z okresu nauki gimnazjum. Tą samą fotografię widzimy na pamiątkowym tablo przedstawiającym abiturientów Państwowego II Gimnazjum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, które Stanisław Mierzwa ukończył w latach 20. Jeśli chodzi o opracowanie materiałów archiwalnych, to co do zasady podąża ono dwoma utartymi ścieżkami. Z jednej strony jest to opracowanie merytoryczne, czyli wszystko to, co wiąże się z pracą na treści tych materiałów, a z drugiej strony opracowanie techniczne, czyli wszystko to, co wiąże się z zabezpieczeniem materiałów pod kątem fizycznym. W praktyce archiwalnej zazwyczaj te prace prowadzone są równolegle, natomiast tutaj, żeby troszeczkę uprościć, będę omawiał to osobno. Fotografia, którą widzimy poniżej, to fotografia z 1929 roku, czyli z roku, kiedy Stanisław Mierzwa rozpoczynał swoje studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutaj możemy go zobaczyć z lewej strony, nieco z tyłu, pośród członków Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej, gdzie stawiał on pierwsze kroki jako działacz ludowy. Tutaj natomiast po prawej stronie możemy zobaczyć Stanisława Mierzwę 5 lat później, czyli w zasadzie po zakończeniu studiów w 1934 roku pośród członków Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Młodzież ta jest zgromadzona, być może to widać, przed pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie. I możemy tutaj też dostrzec towarzyszącą po prawej stronie przyszłą małżonkę Stanisława Mierzwy, Helenę Ściborowską. Natomiast wracając do opracowania merytorycznego, to zazwyczaj rozpoczyna się ono od czynności najprostszych, czyli na początku samego uporządkowania materiałów pod kątem chronologicznym,
również pod takim kątem, żeby fotografie dotyczące jednych wydarzeń znalazły się w tych samych jednostkach archiwalnych. I tak jak tu była mowa, być może brzmi to bardzo prosto, ale kiedy ma się te 1000 zdjęć przed sobą niepodpisanych, to taki rozdział to naprawdę jest ogromna praca. Natomiast drugim etapem jest etap, który dla mnie osobiście był najciekawszy, ponieważ była to kwerenda, która miała za zadanie rozpoznanie jak największej ilości osób będących na tych zdjęciach i wydarzeń, które oczywiście potem ta praca miała również wpływ na podział na konkretne jednostki archiwalne. Tutaj pomocne okazały się bardzo liczne wydawnictwa dotyczące historii ruchu ludowego, w tym publikacje samego Instytutu, ale również takie źródła jak strony internetowe, w tym strona internetowa Rodziny Mierzwów. Tam też miałem okazję zaczerpnąć dużo informacji i na podstawie tak zebranych informacji stworzyliśmy takie wstępne wykazy z proponowanym podziałem na jednostki archiwalne, tytuły tych jednostek, opisy merytoryczne i jeżeli to tylko było możliwe, to również było tam ujęte datowanie. I przykładowa strona takiego wykazu, przykładową stronę takiego wykazu możemy tutaj zobaczyć po lewej stronie. Takie wykazy wędrowały następnie do pana doktora Wojciecha Mierzwy w celu konsultacji i uzupełnienia oczywiście. I tutaj myślę, że warto się na chwilę rzeczywiście zatrzymać, ponieważ no, wkład, jaki włożyła rodzina Mierzwów, żeby uzupełnić te informacje, które nam udało się zebrać, no, naprawdę zasługuje na uznanie, szczególnie w zakresie ilości osób, które wprowadziliśmy do naszych pomocy archiwalnych, a myślę, że szły one nie tylko w dziesiątki, ale w setki. Dosłownie otrzymywaliśmy od pana Wojciecha Mierzwy wypisy, które potem automatycznie przekładaliśmy na nasze pomoce archiwalne, bo było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i myślę, że to jest taka olbrzymia wartość dodana do tej kolekcji. Wartość dodana, która też niezmiernie ułatwia przyszłym czytelnikom korzystanie z tej kolekcji. A jeśli o konsultacjach mowa, to pozwoliłem sobie zobrazować ten slajd momentem wywiadu ze znanym ludowcem, profesorem Stanisławem Kotem, przeprowadzonym bodajże w 1937 roku przez młodych ludowców. Od lewej strony widzimy oczywiście Stanisława Mierzwę, dalej Jana Witaszka i Józefa Marcinkowskiego najbardziej po prawej stronie. I szanowni państwo, tak zebraną pulę informacji oczywiście następnie przełożyliśmy do naszego elektronicznego systemu informacji archiwalnej Cyfrowe Archiwum. Tam nadaliśmy nazwę całej kolekcji Archiwum Osobiste Stanisław Mierzwa i zarejestrowaliśmy, to już taka techniczna informacja, ale myślę, że warta wspomnienia, kolekcję pod sygnaturą IPN-KR 662. I takim ostatnim krokiem na drodze opracowania merytorycznego było upublicznienie tych informacji w naszym internetowym inwentarzu archiwalnym, dzięki czemu w zasadzie każdy z pozycji swojego laptopa czy nawet telefonu komórkowego może bez problemu przeglądać, co w tej kolekcji się znajduje i na dobrą sprawę prowadzić taką wstępną kwerendę. A co można znaleźć w tej kolekcji, to widzimy między innymi na tym slajdzie. Od lewej strony widzimy obchody Święta Ludowego w Mościskach w 1939 roku. Myślę, że Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy nie trzeba tutaj specjalnie przedstawiać, natomiast najbardziej od lewej strony widzimy działacza ludowego Franciszka Cużytka, natomiast najbardziej po prawej stronie to jeden z najbliższych współpracowników Wincentego Witosa, Władysław Witek. Na środkowej fotografii widzimy Stanisława Mierzwę i Wincentego Witosa spacerujących ulicami Krakowa, jak wynika z informacji
na odwrocie tej fotografii zmierzali właśnie oni do redakcji tygodnika Piast. Natomiast całkiem po prawej widzimy już prywatną fotografię Heleny i Stanisława Mierzwów, pozujących do zdjęcia ze swoim najstarszym synem Jackiem. Szanowni Państwo, to co jednak jest takim najważniejszym zadaniem archiwistów, to przede wszystkim fizyczne zabezpieczenie materiałów dla przyszłych pokoleń historyków i generalnie Polaków młodego pokolenia. I choć może część tych czynności, które tutaj się wyświetlają, wydaje się prozaiczna, to ja myślę, że w takim dłuższej perspektywie czasu są one niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w zasadzie każdego archiwum, więc wydaje mi się, że warto było tutaj o nich wspomnieć. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to sposób przechowywania tych materiałów. A mowa tutaj o kopertach, teczkach bezkwasowych, do których wkładamy te zdjęcia, które następnie wędrują do pudeł bezkwasowych, które mają za zadanie, jeżeli nie zatrzymać, to przynajmniej znacząco spowolnić procesy niszczenia czy rozkładu tych materiałów pod wpływem czynników zewnętrznych. I tak finalną wersją tych prac jest fotografia w prawym dolnym rogu przedstawiająca 5 pudeł archiwalnych zawierających kolekcję Stanisława Mierzwy na jednym z regałów naszego archiwum znajdującego się w Wieliczce. Natomiast nie jest to jeszcze ostatni krok opracowania technicznego, ponieważ ostatnim jest digitalizacja i z jednej strony ona chroni treść tych materiałów przed zniszczeniem, natomiast z drugiej strony ma bardzo praktyczną rolę do spełnienia, ponieważ znacząco przyspiesza ona proces udostępniania kolekcji w formie plików cyfrowych. Natomiast ta fotografia, którą widzimy w prawym górnym rogu, została wykonana wprawdzie w 1964 roku, natomiast pośrednio dotyczy okresu znacznie wcześniejszego, ponieważ została ona wykonana z okazji 25-lecia powołania Okręgowego Kierownictwa Ruchu Ludowego ROCH na Małopolskę i Śląsk, w której Stanisław Mierzwa działał podczas okupacji pod pseudonimem Słomka. Na tym slajdzie widzimy natomiast już zawartość jednego z tych pudeł archiwalnych. Tak jak mówiłem, teczki i koperty bezkwasowe, w nich fotografie z kolekcji Stanisława Mierzwy. Oczywiście koperty odpowiednio osygnowane i oznaczone pieczątką, że ich zawartość uzyskała już kopię cyfrową. Szanowni Państwo, oprócz opracowania merytorycznego, technicznego i końcowo udostępniania tych materiałów, przed archiwistami z IPN-u stoi jeszcze dzisiaj jedno dodatkowe zadanie, które szczególnie w kontekście Archiwum Pełnego Pamięci wydaje się nabierać szczególnej roli. I jest to promocja materiałów, które przejmujemy i z jednej strony jest to oczywiście reklama założeń naszego projektu, natomiast dla mnie osobiście, a pracuję już w zasadzie od początku istnienia tego projektu, niezwykle istotny jest trochę taki pozostający na marginesie, o nim czasem się mówi, ale rzadko tak wyraźnie podkreśla, komponent edukacyjny całego tego przedsięwzięcia, który ma uwrażliwić społeczeństwo na problem nie tylko porzucania, ale wręcz niszczenia niezwykle cennych pamiątek historycznych. I myślę, że ten projekt doskonale uświadomił niejednej osobie, jak cenne materiały posiada w swoich zbiorach. Zresztą niemalże codziennie odbieram telefony, gdzie nie tyle nawet ludzie chcą nam coś przekazać, co po prostu zapytać, czy coś, co mają u siebie, jest warte zachowania, czy można to ewentualnie wyrzucić. I w ten sposób udało się naprawdę uratować już przez te 5 lat, myślę, że dziesiątki cennych materiałów. Natomiast jeśli chodzi o promocję
samej kolekcji fotografii Stanisława Mierzwy. To pierwszą taką okazją do promowania tych fotografii była dla nas 75. rocznica śmierci Wincentego Witosa w 2020 roku. Stąd nie bez przyczyny po lewej stronie widzimy po raz kolejny fotografię z przemówienia Stanisława Mierzwy podczas uroczystości pogrzebowych Ojca Niepodległości. Drugą okazją jest oczywiście wielokrotnie już tutaj wspomniana publikacja, w której znajduje się artykuł na ten temat. No, również nasze dzisiejsze wspomnienie w ramach Archiwalnej Środy bez wątpienia wpisuje się w ten cykl promocyjny. Natomiast także i na przyszłość jest już zaplanowany kolejny tekst, który chyba w numerze 15, jeśli dobrze pamiętam, przeglądu archiwalnego IPN ma się ukazać o i dotyczyć rezultatów archiwum, projektu Archiwum Pełnego Pamięci, tym razem tylko i wyłącznie w oddziale krakowskim. I tam też będzie można parę zdań w tym temacie przeczytać, więc myślę, że konkluzja jest taka, że nie tylko nam zależy na tym, żeby te materiały przejmować i gdzieś położyć na półce, żeby one się kurzyły i czekały na swojego historyka, tylko zależy nam bardzo na tym, żeby te materiały bardzo szybko znalazły się w obiegu historycznym i żebyśmy to my znajdowali tych historyków, którzy tymi materiałami się zainteresują. Szanowni Państwo, znacząca część kolekcji fotografii Stanisława Mierzwy dotyczy wspaniałej tradycji zaduszek witosowych i generalnie wszystkich tych działań podejmowanych przez Stanisława Mierzwę, które miały kultywować tradycję ruchu ludowego po 1945 roku. I dlatego na koniec kilka zdjęć związanych z tą tematyką. Tutaj widzimy uczestników zaduszek witosowych z 1967 roku zgromadzonych przed domem Wincentego Witosa. W centralnej części zdjęcia widzimy oczywiście Stanisława Mierzwę i po lewej stronie Władysława Witka. Na tej fotografii po prawej stronie widzimy Stanisława Mierzwę, a nieco z tyłu komendanta głównego batalionów chłopskich generała Franciszka Kamińskiego, zmierzających właśnie na obchody zaduszek witosowych w 1968 roku. Po lewej stronie widzimy Stanisława Mierzwę przemawiającego przed kaplicą grobową Wincentego Witosa na cmentarzu w Wierzchosławicach. I tutaj kilka zdjęć z lat 80. przedstawiających udział Stanisława Mierzwy w konferencjach naukowych poświęconych Wincentemu Witosowi. Oprócz Stanisława Mierzwy możemy tutaj po lewej stronie między innymi zobaczyć profesora Antoniego Podrazę, czy też długoletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, Franciszka Kiecia. I na sam koniec fotografia, która moim zdaniem najlepiej obrazuje Stanisława Mierzwę jako nestora ruchu ludowego. I została ona wykonana w 1982 roku przy okazji odsłonięcia popiersia Wincentego Witosa przed Uniwersytetem Ludowym w Wierzchosławicach. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie tylko dopowiedzieć, czy dodać właściwie, bo wykład był pełny i nie ma czego tutaj uzupełniać, ale Szanowni Państwo, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że od dłuższego już czasu obserwujemy, że właściwie nie ma tygodnia, żeby do naszego oddziałowego archiwum nie wpłynął jakiś dar. To jest dla nas naprawdę coś bardzo poruszającego i myślę, że świadczącego o tym, że Instytut wypełnia swoją rolę i program Archiwum Pełne Pamięci działa. Rzeczywiście zdarza się, że nie ma nawet dnia, w którym taki dar by do Instytutu Pamięci Narodowej nie wpłynął. Cieszymy się z tego bardzo, bo taki był cel tego projektu. Jeśli
Pan naczelnik pozwoli dosłownie jedno zdanie. Ta kolekcja tego nie wymagała. Pan Radosław bardzo szczegółowo, zresztą bardzo się cieszę, że tak przygotował swoje wystąpienie, bo to pokazuje, ile pracy trzeba też włożyć w to, żeby taka kolekcja była właściwie zabezpieczona. Ta kolekcja nie wymagała prac konserwatorskich, ale często dokumenty i te dary, te kolekcje, które do nas trafiają, są naprawdę w bardzo złym stanie i wymagają natychmiastowych, poważnych prac konserwatorskich, takich czasochłonnych, ale też kosztochłonnych. To są często bardzo drogie zabiegi. My w archiwum IPN mamy pracownię konserwacji, wyspecjalizowany zespół pań, tak się składa, które pracują w tej konserwacji, dokonują naprawdę niesamowitych rzeczy w tej maleńkiej pracowni. Jesteśmy z tego dumni i taką jakby ofertę też dla rodzinnych, domowych archiwów mamy. Nie każda kolekcja musi trafić do nas w oryginale. Czasem jest tak, że dzięki współpracy zabezpieczamy te dokumenty, konserwujemy je, uczymy, o tym też pan Radosław mówił, uczymy domowych archiwistów, tak może to określę, tych kustoszy domowych, tego jak dbać o te archiwalia, a do nas trafia tylko kopia, którą możemy potem, zdigitalizowana kopia, którą możemy udostępniać. O tym wszystkim są informacje na stronie projektu www.archiwum pełne pamięci. Tam też jest informacja o każdym darze, który do nas trafia. Jest sygnatura i chociaż kilkuzdaniowa informacja, co to była, jest za kolekcja. Już dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz miałbym gorącą prośbę do pana doktora Wojciecha Mierzwy, naszego specjalnego gościa, darczyńcę, który obdarzył krakowskich archiwistów zaufaniem i przekazał do zasobu Instytutu Pamięci Narodowej no tak drogie sercu pamiątki po świętej pamięci ojcu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałbym zacząć od serdecznych podziękowań na ręce pana prezesa Szpytny dla jego współpracowników za przyjęcie tych materiałów, za opiekę, za opracowanie, za to wszystko, o czym słyszeliśmy już wcześniej. Dziękujemy panu prezesowi za takie szczególne, osobiste zaangażowanie w utrwalenie pamięci o naszym ojcu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani dyrektor, zwracam się również do pani z podziękowaniem. 6 grudnia, w Dzień Świętego Mikołaja, dotarła do mnie przesyłka. Pięknie za tę przesyłkę dziękuję. Treść, piękna treść pisma, które tam było dołączone, pozwoliłem sobie pokazać, udostępnić naszej rodzinie w rodzinnym informatorze na stronie internetowej. To było takie przesłanie, aby właśnie te pamiątki zgromadzone przez rodziców, przez dziadków, może po prostu nie niszczyć, nie wyrzucać, może przekazać komuś w domyśle Instytutowi Pamięci Narodowej. Ale tego wyraźnie nie pisałem, bo nie wypadało. Będziemy zaszczyceni. Dziękujemy za tę pomoc. Pana Radosława mam przyjemność dopiero dzisiaj poznać osobiście. Do tej pory współpracowaliśmy, wymieniając korespondencję mailowo, rozmawiając telefonicznie. I nieraz się zastanawiałem, czy przypadkiem pan prezes Szpytny albo dyrektor krakowskiego oddziału, profesor Musia, nie podkupili pana z zakonu benedyktynu. Bo ta dociekliwość, te pytania no, są takie właśnie podobne do pracy tych słynnych zakonników. O panu naczelniku wspomnę nieco później, bo chciałbym parę słów powiedzieć o samych zbiorach, o samym archiwum ojca. Otóż, proszę państwa, wrócę szybciutko do roku 1959, kiedy z kwaterunkowego, dwupokojowego mieszkania nasza sześcioosobowa rodzina przeprowadziła się do również kwaterunkowego, ale już trzypokojowego mieszkania przy ulicy Brodowicza. I tam ojciec miał swój pokój.
To był bardzo dziwny pokój. 14 metrów kwadratowych, gdzie było łóżko, potężne biurko, biurko pod maszynę do pisania, stolik, szafa i papier. Stos gazet, stos dokumentów, które ojciec gromadził. Materiały, które były wytworzone, powstały przed jego aresztowaniem w 1946 roku, nie wiem, gdzie były przechowywane, nie wiem. U przyjaciół, u znajomych na pewno nie było ich w mieszkaniu przy ulicy Zaleskiego, bo po aresztowaniu była przeprowadzona dokładna rewizja i pewnie te materiały by nie uchroniły się. Później, kiedy wrócił już z więzienia w 1953 roku, zbierał materiały z myślą o Muzeum Wincentego Witosa. No, nie jest tajemnicą, że to było jego dziecko. Muzeum Wincentego Witosa to było jego ukochane dziecko. Ktokolwiek przychodził, ktokolwiek telefonował, z kimkolwiek rozmawiał, kolego, jeżeli macie jakieś materiały, to możecie do mnie przynosić. I ta kolekcja rosła. Sam zresztą też sporo wytworzył, bo sporo pisał. No, uczestniczył w wielu uroczystościach, w wielu wydarzeniach, które później opisywał, o czym wspomniał pan Radosław. Kiedy zmarł ojciec, kilkoro znajomych, kilkoro przyjaciół naszej rodziny próbowało pomóc uporządkować te materiały. Proszę Państwa, po kilku godzinach każdy poddawał się, bo to była robota nie na kilka godzin, nie na kilka dni, tylko na tygodnie, miesiące, a może i lata. Przyszedł moment, że trzeba było to mieszkanie opróżnić. W tym pokój ojca z tych zgromadzonych materiałów. I tu zaczął się pewien dramat. Był to czas, kiedy nie przyjmowano na makulaturę gazet i innych materiałów. W związku z tym gazety powędrowały na działkę drugiego brata Wincentego i przez kilka dni tam dymy nad podwórzem się wynosiły. Na szczęście nie spotkało to pozostałych materiałów. Przechowywane w różnych komórkach, na działce, w szopie. W końcu po latach trafiły do mnie, do naszego mieszkania w bloku spółdzielczym. I razem z żoną obecną tutaj Celiną zaczęliśmy porządkować te materiały. Na czym polegało to porządkowanie? Pierwsze, w suszeniu, żeby ten zapach stęchlizny wyszedł z dokumentu, żeby wyszedł z mieszkania. Każdy już jako tak przygotowany do oglądania dokument spisywałem. I powstawał wykaz, co tam jest w tych paczkach powiązanych sznurkiem, w paczkach niepowiązanych luzem i tak dalej, i tak dalej. Z tym spisem powędrowałem do pani profesor Aliny Fitowej, żeby się poradzić, co ja z tym mam zrobić, komu ja to mogę przekazać. I pani profesor poradziła mi, aby zgromadzone wspomnienia dawnych działaczy budowych, często rękopisy, żeby te materiały przekazać do Biblioteki Jagiellońskiej. I osobiście w trzech ratach, że tak powiem, w trzech rzutach, przekazałem profesorowi Pietrzykowi, dyrektorowi Biblioteki Jagiellońskiej, kilkaset stron tych właśnie dokumentów. Parę
Kilka dokumentów trafiło, przekazałem do Muzeum Armii Krajowej. Pan prezes wspomniał o moskiewskim procesie. Do Muzeum Armii Krajowej przekazałem bilet kolejowy na pociąg z Moskwy do Warszawy. Mało tego, pokwitowanie zwrotu pożyczki, jaką ojciec wziął w ambasadzie polskiej w Moskwie, żeby kupić ten bilet. I to pokwitowanie pozwoliłem sobie złożyć do Muzeum Armii Krajowej. Ze spisem dokumentów trafiłem również do kierownika Muzeum Wincentego Witosa, pana Janusza Skickiego. Proszę Państwa, no trudno było odmówić kierownikowi Skickiemu materiałów bezpośrednio związanych z Wincentem Witosem. Listy jego do córki, listy do niego, ministrów, premierów, prezydentów. Ale najcenniejszym dla mnie, no, wręcz takim niesamowitym znaleziskiem był oryginał testamentu Wincentego Witosa. No, tak pomyślałem sobie, niewiele brakowało, a mógł się znaleźć w ognisku na działce w Kurdwanowie w dzielnicy Podgórze. Także sporo dokumentów, kilkaset dokumentów przekazaliśmy razem z żoną po uporządkowaniu do Muzeum Wincentego Witosa. I teraz nawracam do Instytutu Pamięci Narodowej. Moje pierwsze spotkanie to była wizyta w związku z udostępnieniem mi zgromadzonego materiału na temat mojego ojca. Materiałów wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa, przez donosicieli, milicjantów i tak dalej, różnych ludzi. W Wieliczce budynek zrobił na mnie trochę takie wrażenie dziwne. Po pierwsze, nie można tam sobie spacerować po budynku i patrzeć, kto gdzie pracuje. Trzeba się wcześniej umówić, żeby tam w ogóle wjechać na parking, żeby wejść do budynku. No, pilnujący ludzie tej szerokości z bronią u pasa, sprawdzanie dokumentów. No tak to wyglądało. Przeglądałem prawie 6 tysięcy stron zarchiwizowanych tam materiałów wytworzonych przez tajne służby. Podczas drugiej wizyty w Wieliczce w archiwum poprosiłem panią, która się mną tam opiekowała, udostępniała te dokumenty, czy nie można by do Instytutu przekazać materiałów z archiwum ojca. Szybciutko zaprowadziła mnie do pani doktor, jeśli wspominam dobrze, doktor Czachor. Anny Czocher. Czocher, przepraszam bardzo. Panią doktor Czocher. Ta natychmiast, jak usłyszała, z czym przyszedłem, mimo że u naczelnika była narada, weszła jakoś tam naczelnik, wyprosił konferujące osoby i przyjął mnie. Od tego czasu polubiłem to miejsce, archiwum w Wieliczce. Miałem przyjemność jeszcze później drugi raz rozmawiać z panem naczelnikiem i na jego ręce, panie naczelniku, proszę przyjąć również nasze podziękowania za przyjęcie materiału, za tą opiekę, za tą pracę, którą pan i pańscy współpracownicy z obecnym tutaj kolegą wykonaliście. Wychodząc z archiwum, tam z budynku archiwum, pani doktor Czocher uchyliła na chwilę drzwi magazynu i mogłem, jak to się mówi, rzucić okiem, jak to wygląda. Proszę Państwa, no, od tego momentu wiedziałem, że wszystko, co znajdę, to będzie wędrować do Wieliczki, do pana naczelnika. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panie doktorze.
No ponad 6 kilometrów dokumentów, szanowni państwo, w tej chwili znajduje się w zasobie archiwalnym krakowskiego oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród nich kolekcja zdjęć przekazana przez pana doktora. Kolekcja zdjęć Stanisława Mierzwy. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Myślę, że to bardzo piękny akcent końcowy i po prostu na tym skończymy dzisiejsze. Ależ panie prezesie, oczywiście, bardzo proszę. Szanowni państwo, po tak świetnych wystąpieniach specjalistów, trudno mnie lekarzowi nie być onieśmielonym, występując wobec państwa, aby moje słowa nie były zbyt nieodpowiednie do takiego towarzystwa. Za to bardzo przepraszam. Są jednak przynajmniej 3 powody, gdzie jest moim obowiązkiem powiedzenia kilka słów w tej dzisiejszej, nazwę to z pełną odpowiedzialnością dla mnie osobiście, tak to odczuwam, uroczystości. Rocznica urodzin Stanisława Mierzwy została uczczona w ten sposób po raz pierwszy i uważam, że tak godnie, jak godny jest bohater dzisiejszego naszego spotkania, godne jego wspomnienie. Są 3 przynajmniej powody, gdzie mam obowiązek dziękować państwu jako Instytutowi Pamięci Narodowej, jak też i pani małżonce i panu doktorowi Wojciechowi, bo wyobrażam sobie, ile musiała znosić wysiłku i cierpień, żeby doprowadzić do porządku tak bogaty i piękny materiał. Ale bardzo serdecznie dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej jeszcze raz za zainteresowanie się tym jednym z najwybitniejszych na 127 lat działalności Ruchu Ludowego Formalnego człowieku. Człowieku, którego miałem zaszczyt poznać i rozmawiać z nim kilka nocy przynajmniej. Mianowicie to są te 3 powody. Pierwszy, w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego składam Instytutowi i rodzinie pokłon głębokiej wdzięczności za zachowanie tej pamięci o tak wybitnej postaci, postaci przykładnej, którą stawiam tam, gdzie mogę, wśród młodzieży, za przykład przykładów i która wzbudza coraz większe zainteresowanie. Ale o tym jeszcze za chwilę. To jest ten mój pierwszy obowiązek wdzięczności, dług wdzięczności mój, powód długu wdzięczności mojej do państwa. Po drugie, Stanisław Mierzwa urodził się i związany był do śmierci ze swoją rodzinną wsią Biskupice Radłowskie. Jest to miejsce odległe jakieś nieco ponad 10 kilometrów od miejsca mojej wsi rodzinnej, Bieniaszowice, a łączy nas Dunajec, tylko Biskupice są z jednej strony tego Dunajca, a Bieniaszowice z drugiej strony, to 10 kilometrów dalej. I struktury naszych rodzin, naszych tych miejscowości są bardzo do siebie podobne, jak życie na Dunajeckim Powiślu było podobne. Oczywiście jestem z innego pokolenia. Kiedy ja przychodziłem na świat, to Stanisław Mierzwa siedział w więzieniu i to już nie pierwszy raz, do czego doszliśmy podczas tych nocnych rozmów. I ten trzeci powód, który skłania mnie do wystąpienia dzisiejszego, to fakt, że byłem lekarzem Stanisława Mierzwy i byłem jednym z tych, który, jeśli nie ostatni, to jeden z ostatnich przeprowadził z nim rozmowę, a na pewno noc przed śmiercią porozmawialiśmy do godziny 2 w nocy, gdzie
nie brakowało tychże słynnych sportów papierosów, które pan palił. Nie sporty? Giewonty. A może giewonty? W każdym razie były to. Więc wtedy poznałem Stanisława Mierzwę. Interesowałem się zawsze historią stron rodzinnych i przeciekały wiadomości, te, które przekazywane były przeważnie przy robotach polowych, podczas gdzie dzieci wraz z rodzicami posługiwały. Rodzice opowiadali trochę legend, trochę historii, ale musiano się bardzo Stanisława Mierzwy bać w tych latach. Druga połowa lat 50., początek 60., bo tych wiadomości o Mierzwie, że taki był, że taki jest, ale że kto to jest, nie było. Nawet na tą wieść z tego przekazu rodzinnego brakowało. Ja się o Mierzwie zacząłem uczyć dopiero na studiach, kiedy zetknąłem się z profesorem Podrazą i Witaszkiem, profesorem Gertnerem. Oni opowiadali prawdę o Mierzwie, o procesie 16. W szkole nie było mowy, żeby cokolwiek powiedzieli. Nawet źle nie powiedzieli, bo o Mikołajczyku przynajmniej mówili dużo, ale bardzo źle. Na transparentach chodziłem, prawda, precz Mikołajczykowi, bo taka była potrzeba. O Mierzwie mówiono mało, a był postacią wybitną, więc musiał być, no Mierzwa żył, był na miejscu i stanowił żywe zagrożenie. Tak ja sobie to tłumaczę. Natomiast bardzo sobie za zaszczyt przyjmuję zrządzenie losu, że było mi dane go poznać osobiście, a ponieważ relacje lekarz-pacjent były dobre, w związku z czym noce na dyżurach spędzaliśmy i wtedy byłem, trudno powiedzieć, że jestem znawcą Mierzwy, bo to trzeba wielkiej pracy, o czym czego państwo dowiedliście, i wielkiej mądrości, żeby poznać tak skomplikowaną osobowość. Dla mnie fascynacją było to, że no wiedziałem sporo już wtedy, kiedy poznałem Stanisława Mierzwę osobiście, o jego ofierze, o jego cierpieniach, jakie przeżył przez te lata międzywojenne, wojenne i powojenne. A on wciąż był pełen nadziei. On to był pasjonat, on widział przyszłość. Przyznam się, że nie do końca wierzyłem. On wierzył, że upadnie Związek Radziecki. To był 85 rok. No to już można było, może przypuszczać, ale tak wierzyć bardzo to jeszcze nie tak łatwo było. On nigdy nie narzekał na swoje krzywdy, jakich doznał. Owszem, dużo opowiadał, barwnie, pięknie, zapalał się w tych opowiadaniach. Natomiast był pełen pasji i wizji życia. Muszę powiedzieć, że takiego polityka w Stronnictwie Ludowym o tej sile przekonywania i o tej głębokiej wierze w ideologię, oczywiście ideologia Witosa musiała to być, to nie przez 50 lat przynależności do tego akademickiego najpierw, a później szerszego forum ruchu ludowego nie poznałem. Z przyjemnością słuchałem do godzin rannych opowieści Stanisława Mierzwy o Witosie i on nauczył mnie rozumieć filozofię Wincentego Witosa i jego wartość i jego wizję, jego państwa, wizję jego polityki. Łącznie przypominając różne nawet humorystyczne wydarzenia z ich bogatego wspólnego życia. Także jestem bardzo wdzięczny pamięci, oddaję jak najgłębszą cześć pamięci tego wielkiego człowieka, który państwo uczciliście jak nikt inny dotąd. Bardzo serdecznie za to dziękuję i wierzę, że to, co państwo zrobiliście, bardzo przyda się i pomoże w wychowaniu nowych pokoleń młodzieży, która tak potrzebuje wartości. Za to IPN-owi
wszystkim Państwu i każdemu z osobna składam serdeczne podziękowania. Natomiast moje spotkania ze Stanisławem Mierzwą, te przeciągające się nieraz prawie do godzin porannych, bardzo sobie cenię i wiele, najlepsze jest to, że wiele zostało w mojej pamięci. Na przykład pan Wojciech na pewno będzie to znał z pogrzebu, incydent z pogrzebu Wincentego Witosa, jak kardynał Sapieha z kropidłem podszedł do Bolesława Bieruta. Bolesław Bierut się rozgląda, prawda, no w każdym razie nie bardzo wie, o co chodzi. Należało oczywiście dotknąć kropidła ręką, zrobić znak Ducha Świętego. Natomiast Bierut wziął od Sapiechy to kropidło i pokropił sąsiadów. To pamiętam z opowiadań Stanisława. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i przepraszam, że ośmieliłem się w tak szacownym gronie wystąpić. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Trzeba notację z panem prezesem zrobić. Trzeba zrobić, tak, tak. Bardzo dziękujemy panu prezesowi za to wspomnienie i za wspomnienie tego incydentu z pogrzebu Wincentego Witosa. Rzeczywiście ciekawa rzecz. Myślę, że zupełnie nieznana. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję naszym gościom, bardzo dziękuję naszym widzom. Już teraz chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Środy Archiwalne za miesiąc, 23 lutego. Przeniesione z roku ubiegłego spotkanie poświęcone relacjom polsko-żydowskim w okresie II wojny światowej i tuż po niej. Spotkanie nie mogło się odbyć w ubiegłym roku z uwagi na problemy pandemiczne. Miejmy nadzieję, że w tym roku spotkanie się po prostu uda. Zachęcam też do śledzenia mediów społecznościowych i stron internetowych Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie wśród wielu ciekawych i wartościowych informacji znajdziecie Państwo także zapowiedzi dotyczące naszego cyklu spotkań. Bardzo dziękuję. Do widzenia.